Witam w kolejnym odcinku Tomb Raidera. Skończyliśmy w tym momencie, kiedy Lara wyskoczyła z jaskini, bo ją jakiś dziad gonił. I dziad zginął pod skałami. A my tutaj zaczęliśmy Bermud Triangle. Szalupa. Gdzie oni są? Nie ma tu i. Dobra, biegnijmy zatem. A raz, czy może tu są jakieś znajdźki? Nie. Gra mi podpowiada, że trzeba przejść przez drzewo. Dobra, przejdźmy przez drzewo. Laro, nie masz nic do stracenia. Prawie o mało nie zginęłaś 7 razy, więc chyba możesz przejść przez to super zdrowe drzewo. Ale ja bym się położył, żeby chyba po tym przejść, jakbym musiał. Wtedy by się ta masa rozłożyła, nie? A tak to jest nacisk na jeden punkt. To lipa trochę pomysł. O Boże, drzewo nie spadło? Dziwne. Myślałem, że spadnie za nami. Dobra, biegnijmy zatem. Niczym Assassin's Creed. Yes, of course. Ło. Co ona tak wariuje? To są jakieś uniki, czy co? Samolot kolejny. To jest chyba jakiś bombowiec, co? Taki duży. Fajny samolot, ładny, podoba mi się. Chyba musimy wejść tutaj. Po nim. Tak. Złap się, Podskocz, spacja. Dobra. Okej, czaję, gra jest inteligentna. Podoba mi się. Dalej. Spacja, aby przeskoczyć. Dobra. Żeby się złapać. Dobra. Idziemy dalej. Dobra. Cuda na kiju tu się wyprawiają. Idziemy dalej. Wiecie, ja jestem mało ogarnięty z fabuły Tomb Raidera. Ja wiem tylko, że Lara miała łuk. I fajnie by było dostać ten łuk. Ciśnij spację skoku, żeby wdrapać się na płaską ścianę. W czasie skoku? Aha, czyli dwa razy spację. Dobra. Rozumiem, rozumiem. Rzeczy sam. Rzeczy sam? Czy osoby sam, tak. Właśnie, na pierwszym odcinku widzieliśmy, jak nasz statek się rozdupcył. Ale gra nam, kurczę, nie powiedziała dwóch fajnych rzeczy. Dlaczego się rozbił ten statek? Bo go przecięło wręcz na pół. I nie znamy postaci. Ja nie znam. Nie wiem, czy są jakieś inne części Tomb Raidera. Czy coś przed tą częścią jest. Chyba nie. Nie znam postaci w ogóle. Kurczę, coś tu możemy wziąć? Chyba nie. Oczywiście to nie. To nie mogło być takie proste. Musimy iść gdzieś tam. Gdzieś tam. Schroń się. Lubić na gumę. Coś tu z kości wisi. Ja muszę skakać jak. A nie. Wiem, że muszę skakać jak małpiszun. Ale chyba nie muszę. Mamy mikrofalówkę przy pasku. Deszczówka bez smogu, zawsze coś. Czy ktoś mnie słyszy? Odpowiedzcie, proszę. Jak w ogóle działają te krótkofalówki? To jest tak, że
one między sobą na jakąś odległość? Czy one się muszą tam w tych antenach jakoś łapać, satelitach, jak telefon? Bo jak to działa, jak telefon, to na takiej bezludnej wyspie zasięg to tak średnio bym powiedział. Ostatnia zapałka? Jesteś survivalowcem, chyba rozpalisz to samo. To jest mokre. Rozpali? O, patrz, rozpaliło się. A nierozsądniejsze byłoby wyłączyć to teraz, oszczędzać baterię, jak pogoda przejdzie na lepsiejszą, to wtedy to odpalić i spróbować? Tak mi się wydaje. Ale ja to nie jestem survivalowcem. A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej chimiko mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają. I czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Roth ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się No napić. dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Bo znowu Jak przegrasz możesz zakład! sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina Sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai. Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do Smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej Himiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Dosyć! Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. Po co ja tu jestem? Dobrze, poznaliśmy ekipę. Lara spełniła swoje marzenia. Teraz walczy o przetrwanie. Czyli jesteśmy w Smoczym Trójkącie, tak? A nie Bermud Triangle. Dobrze. Tu siedzieć. Dragon Triangle może być. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Jedzenie. O, jedzenie ucieka. O, to ona nie potrafi sprintować. Shiftem się uniki robi. Dobra. O, łuk. Mogę użyć tego łuku. A no, możesz. Kobieta w dziczy, zdobądź łuk. To? I don't think so. Okej, musimy po tym domku chyba wejść. Możemy wejść do środka? Szkoda.
Okej, podniosłem, ale okej, myślałem, że założę na ten. Okej. Gołymi rękami. Dam radę. No dasz radę, no musisz, no. Okej, zaczekam jeszcze raz. No on raczej już nie wstanie, no spokojnie. Zobaczmy, czy jeszcze działa. Pamiętaj, czego uczył cię Rod. Prawie czy sobie trzeba naciągnąć? Nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Gdzie on strzelić? Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Zbliżenie Z? Może co to za skróty kurz? Muszę znaleźć coś do jedzenia. Czy już mogę tu wejść do środka? Owce duchu? Okej. Idziemy. Okej, czaję. Strzału nie będziemy mieć chyba nieskończoność. O ty. No aż tak, serio, nie mogę tego trzymać? Tego też mogę, ale śmieszne. Nice, mamy go. Teraz tak, pytanie. Co zrobić, żeby tam przejść? Chyba jakoś naokoło będzie trzeba. Dobra, to schodzimy na dół. Idziemy do naszej zdobyczy, a tam jest drugi. O cholera. Nic nie widziałeś. Dobra. Trafiłem go w głowę. No bierz go, no, dziewczyno. Ty nawet noża nie masz, survivalistko? Kurczę, strzał. Jo, Gites? Dobra, z powrotem do obozu. Aha, mam wrócić. Posłuchaj, Laro. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Muszę wejść tam na górę. Tędy. To były te strzały. Tu coś jeszcze jest. Brak niezbędnego sprzętu? Do otwarcia potrzebujesz dodatkowego. Aha. Mamy jakiegoś chesta questa, tak? A jest jakiś tu ekwipunek? Aha. Wróć do obozu. Wróć z mięsem do obozu. Okej. Obozy, dokumenty. Łowcy duchów, mapy skarbów. Dobra. Hejka, naklejka. A ten obóz? Jak to ten obóz? Tędy, nie?
Może nie tędy, ale są strzały. A nie, tutaj byłem. Tu jest ten. O, chyba dobrze idę. O, jest obóz. Nice. Coś tu było? Nie. Wieczne ognisko. Umiejętności. W tym menu PD zdobyte podczas gry możesz przeznaczyć na opanowane nowe umiejętności. Instynkt łowcy. Aha. Panuj. Chciałem kliknąć to. Naciśnij koło, aby włączyć instynkt przetrwania i zobaczyć podświetlone zwierzęta i pożywienie. No dobra, to dawaj. Sztuka przetrwania. Zmysł zbieracza. Kolekcjoner kości. Odzyskiwanie strzał. Wyszukiwanie naboi. Patrzcie, ortografia, kartografia. Orientacja w terenie dopiero jest tutaj. Zobaczcie, jak daleko. Orientacja w terenie. Poziom drugi wymagany. O kurczę. Dobrze, dowiedzieliśmy się nowych rzeczy. 12%. Okej. Pewny strzał. Aha, to jest... Okej, dobra. Czaję. Słuchajcie, dowiedzieliśmy się nowych rzeczy. Dobiliśmy do obozu z jedzonkiem i wydaje mi się, że to jest moment na zakończenie tego cudownego odcinka. I dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do komentowania, do oceniania. Na ocenach mi bardziej zależy. Tak, nie bójcie się nacisnąć łapki w dół. I widzimy się w kolejnym odcinku. Także dziękuję i do zobaczenia. Yo.